Jest wielkie wiadro wypełnione wszystkim z McDonalda, a kto zje pierwszy, ten wygrywa. A my teraz zobaczmy, czego wy wiadro musicie zostawić. Czy łapek w górę, czy subskrypcji. O, łapka. Tym razem łapki, więc zostawcie 10 tysięcy, ponieważ to właśnie jest wiadro 10 łapek. 10 więcej, mają wszyscy zostawić, przecież wylosowałeś. Pary, co my tu mamy? Zobacz na to. Jest McChicken, jest jakiś Big Mac, McWrap, przecież tu jest tyle żarcia. Jest bardzo dużo rzeczy, stary, zobacz. Możesz sobie wszystko zasypać frytkami nawet, jeżeli tylko chcesz. Nie, ja nie będę robił shake'a. Dobra. Zobacz, stary, teraz tak. Dobra, i co mam jeść, to tak normalnie? Ogólnie tak, ale co 2 minuty będziemy musieli losować challenge, więc teraz mamy 2 minuty jedzenia, jakiego chcemy, a gdy ten czas minie, będą utrudnienia. A kiedy ktoś nie chce w ogóle jeść? To jest przegrywem i tak musi. O nie, ja się już najadłem. Dzipek, jaka jest twoja strategia? Czy zaczynasz od góry i jesz na dół, czy nie wiem, masz jakąś strategię co do tego, co najłatwiej jest zjeść? Zaczynam od cukru, żeby rozgrzać żołądek. Mhm. To jest najważniejsze. Ja mam strategię na to, jak jeszcze można stary sprawić, żeby jeść bardzo dużo. Jesz najpierw zielone. Nie rozumiem. Co? Czemu to właśnie cokolwiek dać? Przewagę jakąkolwiek. Bo warzywa nie mają kalorii, stary. Dobra, ja zaczynam w takim razie od tego, czyli kuraka. O, ciężki odcinek dzisiaj nasz, czeka widzowie, naprawdę. Zjeść to wszystko, ja jestem po dużym obiedzie dzisiaj. Minuta do końca. Czy zjem chociaż tą tortillę w minutę? To jest bardzo ważne pytanie. O kurde. Ej, stary, ja nie wiem, czy w ogóle trzeba się śpieszyć, tak szczerze mówiąc. Bo w sumie... Stary, utrudnienia! No nie! Co ty jeszcze to jesz, stary? Ja tutaj już zapomniałem o moim chickenie i zaczynam jeść frytki oraz to nie utrudnienia. To jest specjalne koło McDonald's i zobaczmy, jaki challenge w takim razie robię. Czy my obaj robimy dokładnie to samo? Nie, każdy losuje swój. Czyli ty masz... One bite! No idealnie! Najlepszy challenge, jaki mogę mieć. Tu jest 2 razy... One bite? A nie, to ostry sos. Już myślałem, dobra. Teraz moja kolej. I bez rąk. Serio? Bez rąk? Nie, no jak? Jak to zrobić? Zipek ma większe utrudnienie ode mnie. I teraz przez kolejne 2 minuty Zipek, niestety, ale musisz jeść bez rąk, a ja z kolei mogę sobie zrobić one bite'a z czegokolwiek chcę. I zastanawiam mnie, co będzie najlepsze w sumie. Frytka. Co my tu ma? Zipek, nie podpuszczaj mnie. To jest rolowanie, no przecież możesz. Co, one bite frytka. Co to jest? To jest chyba cheeseburger, to jest hamburger, dobra. Co tu zjeść? Nie, to jest jalapeno, stary. No to puści. No fu. No, nie chciał mnie puścić, no. Dobra, wiesz co? Ja będę trochę hardkorowy i zjem całego ostrego burgera naraz. Co? To zobaczysz. Tylko czy ja to wcisnę? Czy my jesteśmy grubasami? Że tak wpierdzielamy wszystko, całe wiadro żarcia. I co teraz, jak on to przełknie? Ktoś to przemyślał, w ogóle masz tu picie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że masz gorzej niż ja. Zjadłem dwie rzeczy. Ja jedną. Już się nie mogę doczekać, jak się skończy 30 sekund, się będę mógł wytrzeć. O no. Jakbyś ocenił ostrość burgera jalapeno w skali? Potrzebuję bardzo dokładnej skali, więc skali od 1 do 100 daje 0, nie jest w ogóle ostry. Jak ja mam wykorzystać każdą sekundę? Nie mam rąk. Ej, starzej głowę, jedz frytki. Mogę co najwyżej wrapa. Albo ciasto. Koniec czasu. Tak? No. Jest! Nareszcie. Gdzie jest papier? O, cudownie. 2 burgery, a ja dopiero się rozgrzewam, więc teraz losujemy kolejne. Jak? Ja myślałem, że teraz 2 minuty normalnego jedzenia. Tak, chciałbyś chyba. O nie! Ohoho! Ostry sos, ale zaczęło być ostre po tamtym. Prowadzam nową zasadę. Wybierasz jedzenie, potem losujesz. Znaczy, chcę się od następnego. No dobra, niech będzie. Co? Zostajesz wege? Nie mogę jeść niczego z mięsem? Czy ciastko jest wege? Jest wegetariańskie. Dobra, niech będzie, że wegetariańskie, no, a nie wegańskie. No tak, więc... tak. Tak, jest wege. No to bo. A ja zjem sobie w takim razie chickera teraz. Czemu ja bym robił bez rąk przez cały czas? Zapomniałeś już o rękami. Uwaga! Tutaj mamy tabasco. Nie. Sorry, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł wybrać najostrzejszego burgera. Chicker? No, to jest ostre? To jest red chicker. Tak, to jest ostry. Ostry jest ostrym. No dobra, już wybrałem, nie mogę cofnąć. Potem za to, jak ja wylosuję, to ty też będziesz mógł. O kurde, ile mam. Ej, czy to powinno być w takiej konsystencji? Dobra, tyle ci wystarczy. Tabasco zawsze było tak ostre. W ogóle ty zacząłeś jeść, a jeszcze się nie zaczął czas, oszuście! Mam jeść tylko wege. Co tu jest wege? Ja nie, są frytki. Wszystko prawie. Aha. Big Mac bez mięsa, stary. O, widzisz, nie przemyślałeś tego, zobacz. Ja mogę zjeść sałatę teraz, a ty nie. Ale będziesz miał wtedy gorszą tortillę. Ja mam 2 ostre. Bardzo ci współczuję. Naprawdę bardzo ci współczuję. Może ja sobie sam jednak pokropię, co? Już czekam, aż ty będziesz miał challenge. Na razie mój pasuje. Bardzo dobry. Jak tam sobie radzisz? Ostatni gryz. I mogę sobie popić. Gryzy. Teraz albo... O, prawie bym nuggetsa zjadł. Prawie 2. Teraz albo nigdy. Dobra.
Jeszcze 50 sekund, nie będę marnował przecież czasu. Chyba przesadziłem. Ej, tak właśnie, to nie wiem po co ja się tak katuję. Co jest do wygrania? Nic, po prostu najedzony brzuszek? O, 1000 zł, tak? O, nie, 10 tysięcy. O, 50. Jak nie powie, to się zgadza. Dużo, stary. Nie, nie powiem. Ja się popołem. Jeszcze raz? 100 tysięcy. Ile czasu? No jeszcze mogę jeść mięso! Dalej, to był najdłuższy czas, kiedy byłem wege i nienawidziłem tego czasu. Najgorsze dni mojego życia. Bez kitu. Stary, jak mi jest ostro teraz w ogóle, po tych dwóch burgerach. Dawaj losy, bo ja jeszcze nie mogę doczekać. Już czekają. Uwaga, uwaga. O nie. Pasuje ci? Bardzo mi to nie pasuje. To jest najgorszy challenge, jaki mogę wylosować. Moja kolej. Uwaga. I nie. Wielkie sztućce? Co to znaczy? O. Powodzenia, zaraz ci dam. Proszę bardzo. Okej, nóż spoko. A to co to jest? Zgubiłem wielki widelec dziś na hali, stary. Packa na muchy. Ej, nie, to jest packa na nuggetsy, stary. Pora na coś ostrego dla odmiany. Ej, teraz już będzie łatwo, nie? Dwa razy pod rząd? Trzy razy. Dwa. I jalapeno burger. A, okej. I jadłem na gęsy, więc mówię 4 razy. Racja. Jednak zdajmy z tego, bo się boję, że zrobię sobie krzywdę tym nożem. Tak, w taki sposób żeś. Pamiętajcie, nie jedźcie nożem i wyjmujcie łyżkę ze szklanki. Co jest? Minuty jem na gęsy? A ja burgera. O nie, muszę przyspieszyć, szybko, burger. Porównajcie sobie nasze pudła w ogóle. No, wygrywam jak na razie. Ale spoko, to nie koniec. Jeszcze 15 sekund mam. Najpierw trzeba go spłaszczyć, żeby lepiej wchodził do buzi. Tylko najpierw trzeba spakować. A nie jest tak? No widziałem, że tak robią. A nie możesz go po prostu nałożyć na paletkę i zeżreć? O, koniec. Ja widziałem, że tak robią, że jak jedzą coś mega, mega szybko, to biorą i to tak gniotą w taką malutką kuleczkę i tą kuleczkę wsadzają do ryja. Co teraz? Co teraz? Na spacerze! O nie! Co to znaczy? To znaczy, że wiesz, jak teraz jest zimno i deszcz pada, nie? I ciemno. No, bo już zaraz będzie zima. No, więc teraz muszę na 2 minuty tam stać i jeść, stary, na dworze, gdy się jest. Śmiało, na razie, cześć, już, idź. Dobra, to wezmę sobie. Mieliśmy wybierać jedzenie przed. Więc ja wybieram teraz wrapa. Uwaga! I co my tu mamy? I co? Tarka? Tylko to, co zetrzesz, to jesz. Na brudnej tarce. Żartujesz sobie! Nie. Jak na brudnej? Nie, no nie. Dobra, dam ci czystą. To tobie życzę powodzenia, a ja idę jeść na dwór. Nie było czystszych? W sensie wziąłeś się od babci, czy o co chodzi? No dobra, próbujemy. Zobaczymy, czy to w ogóle się uda. Ja mam jeść to, co wyjdzie... Ja nie wiem, czy to... Nie, no dobra, działa. Jakoś tam działa. Nie, no jak? No przecież to ja więcej zrobię tutaj... Nie, a to się też liczy? Ja pójdę do Ernesta. Tak, no. Ja to zrobię, a potem... Dobra, cześć. Ja wziąłem sobie takie oto ciasteczko. Jest ono smaczne, pożywne i dobre na dwór, dlatego że jest ciepłe. Ale masz fajne ciasteczko. Mhm. Kurde. Dałbym ci gryza, ale nie mogę. No, wiem. Czemu tak się trzęsiesz? Widzisz to? Już jest tak zimno, że para leci z pyska. Ej, dłuchnij jeszcze raz, to niech nie była para. Ej! To subskrypcje! Cześć, jak to? Chciałem ci powiedzieć, że... tak, starłem, czekam aż przyjdziesz, ale nie włączyłeś timera, więc jeszcze będziesz 2 minuty. Nie! A ja dalej nikt nie włączył. Zobacz, stary, co ja będę za chwilę jadł. Więcej nie zrobiłem, bo i tak nie zjem więcej w 2 minuty niż to. Nie chcę tu wracać, nigdy. Ej, z tobą na 2 minuty. Jeszcze 2 kanapki tylko i to. Dobra. No to 2 minuty start. Masz 2 największe kanapki. No dobra tam, ale mało. Nie, to jest tak obrzydliwe. Kurde, ale pewnie jest dobre. Pewnie jest pyszne. Na pewno jest pyszne. Tylko źle wygląda, widzowie, naprawdę. To jest na pewno dobre. Dobra, konsystencja ma obrzydliwą, ale potem w smaku, jak już się zrusta, to jest dobre. Nie dobra. Ej, a czy gdyby Zipek zmienił na tarce frytki, to miałbyś pire? Jeee, witam! A mogłem to zrobić bez kitu, bo pomyślałem. No. Ale wybrałem wrapa wcześniej. Dobra. Kolejne losowanie. Czyli tak, to mnie i tak czeka, bo to pierwszy zje, tak? No. No dobra, to ja to na razie... Ja biorę teraz ciastko. Zabiorę z kamery, żeby nikogo nie obrzydzać. Ciastko pałeczkami muszę jeść. Nie jest złe. A ja natomiast wybieram sobie jalapeno burgera i będę musiał go jeść one bite'em, stary, dokładnie to samo, co ty miałeś. No. Zobaczymy, czy też będziesz takim koksem. No właśnie, ja nie umiem one bite'ów. Okej. Okay. Witam was teraz wszystkich w mojej szkole jedzenia pałeczkami. Zipek, chcesz zjeść moje ciasteczko? Dobra, to już łatwe. Jak ty to połyka? Nie wiem, jak ty tego połyka w ogóle. To jest nieblokuje wszystko. Ciężkie. Ale to pomaga.
Nie wiesz, że mu zostały tylko dwa. Jak to jest możliwe? Kiedy ty to zjadłeś? To jest 5000 kalorii, człowieku. Dobra, to. Ja mam tak, jeszcze mam burgera, Big Maca, chickera, ciacho, frytki i kurde wrapa. Tego nie chcę pokazywać. Jest nie do zrobienia, nie dam rady, ale nie poddam się. Nie jestem słaby. No weź się poddaj, Zipie. Ja wiem, że ty za chwilę będziesz się mazać. Będziesz płakać, moja dziewczynka. Nie mogę już więcej. A ja pokażę tutaj, że najważniejszy jest hard ducha. A ty pokażesz, że już nie, dawno nie mogłeś, stary. Dobra, teraz to, czego najbardziej nie lubię z Maca, czyli Big Mac, stary. Ja więc chyba będę jadł chickera. Ty, właśnie zdałem sobie sprawę. Niedługo drwal! Yeah! No, będzie challenge, stary. Całe to wiadro drwala. Jeszcze drwal. Aha. Mogę, a co? Dobra, ja losuję do chickera teraz. Nie! Dobra, teraz ja losuję do ciastka. Nie, o kurwa. Ej, ale w sumie do ciastka to idealnie pasuje. Dobra, trzymaj, stary. Powodzenia. Okej. Okay. Nie wiem, jeszcze nie zaczynam jeść, poczekam na ciebie. Nie zostaw, to moje. Ty ale po kawałek daj. Jak Ej, nowa posypka. Właśnie wynaleziona, nie? No. Ciastko z Maca. Bardzo dobrze, mimo że wygląda pewnie obrzydliwie. McFlurry Tarka Challenge, stary. To jest to, co powinni wprowadzić, nie? Albo dostajesz McFlurry i małą tarkę do tego, stary. I sobie ścierasz. Aha, to by było genialne. Już zaczyna być ciężko i ja chyba czekam. No zjadłem wszystko co starte, więc ale teraz... ty myślałeś, że to będzie proste? Człowieku, no wiesz, dać od siebie coś. A nie, leżeć kurde jak ten leń. Wiesz, nie, nie gadaj. Babcia by nie była z ciebie. Koniec czasu. Trudno. To co, nie mogę tego już jeść, dopóki nie wylosuję? Tak. Zipek już został tutaj po prostu totalnie... Zrobiliśmy malutką przerwę. Zmaltretowany. I dopiero teraz poczułem to wszystko w moim żołądku. Zostaję zmaltretowany i tyle, a ja zostaję wege. Musisz brać... Zostaję wege na dwie minuty. Frytki tam się zostały. A to, stary, to będę jadł. Bułki. I potem zostaną mi same kotlety. No dobra, to jest moja kolej. Uwaga. Yes! Yes! Sos! Genialne! Nie dam rady! Jaram się, stary. Nie dam rady! Zarąbiście, że masz ostry sos, to jest najśliczniejsze zadanie. I w takim razie przygotuj sobie ostry sos. Stary, mam pomysł. No? Ja ogólnie się poddaję. Tak? Tak, ja no nie dam rady, zobacz to, co się dzieje. Zobacz. Ja mam pełny żołądek, ledwo żyję, ale w zamian za to mogę się napić trochę ostrego sosu. Żeby było fair, że wylosowałem. No żeby dobra. Nie było, że ścipkowałem. Ale to ty już przegrałeś ten odcinek? No poddaję się, no. Czyli nie muszę więcej jeść. No nie muszę. Nie. O, jak fajnie, stary. Nie, biedny ty, nie możesz już jeść. Dobra. To że szkoda. Tyle jest? Jezus Maria, nie rób tego. On wypił! Jezus! Ile ty tego wypiłeś, Zipek? Co to jest? Jeść, jeść! Muszę czymś zagryźć. A teraz zaczynam czas i przez dwie minuty musisz jeść ostre rzeczy, stary. Nie! Przepraszam, widzowie, nie dam rady. Nie dzisiaj po prostu. Może innym razem. No dobra. O, jak to musisz jeść jeszcze? Patrzcie, ile on zjadł, no. Zostało mu dwie kanapki? Półtorej. O kurde. Więc udało się zjeść całe wiadro wszystkich rzeczy z McDonalda. Uważam, że naprawdę epicki challenge. Jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek, to zrobimy jeszcze coś podobnego. Więc łapkujcie i przede wszystkim subskrybujcie kanał, to na tyle na razie. Nie mam mleka.